Akcja pomocy Natalii Szalkiewicz ze Stargardu Szczecińskiego przerosła najśmielsze oczekiwania zarówno naszej telewizji, jak i rodziców oraz lekarzy opiekujących się chorą stargardzianką. Ilość osób, które zgłaszają się, by oddać krew dla Natalii, udowodniła, że potrafimy sobie nawzajem pomagać. W imieniu Natalii, rodziców i rodziny serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wielkie serce okazane 22-letniej stargardziance. Dzisiaj, 4 lutego, mama Natalii rozmawiała z panią profesor Barbarą Zdziarską, szefową Kliniki Hematologii Szczecińskiego Szpitala Klinicznego. Pani profesor jest pozytywnie zaskoczona ilością osób oddających krew. Natalii najbardziej potrzebne są teraz płytki krwi, które można przechowywać maksymalnie 5 dni. W sobotę nagle Natalia poczuła się bardzo źle. Lekarze określili jej stan jako ciężki. Dzisiaj jest już lepiej. Po odzyskaniu przez organizm Natalii wystarczającej odporności czeka ją przeszczep szpiku. Potrzebny jest dawca szpiku dla Natalii. Prawdopodobnie 21 lutego, miejsce podamy wkrótce, będzie zorganizowany wraz z Fundacją DKMS Dzień Dawcy Szpiku dla Natalii połączony z poborem krwi. Szczegóły wkrótce. Oglądajcie nas i wspierajcie Natalię.